To serce się kraja po prostu to wszystko widzieć. Ale się udało! Gdzie lecimy? Po góry. W Tajlandii. Polski kask. Hełm milicji obywatelskiej. Dobry, na drugi dzień, kochani, myśmy mieli taki niedosyt Kasi i Łukasza. To tak jak my! No właśnie, bo tak się super zgadzamy, jest tak przyjemnie. Więc przyjechaliśmy dzisiaj, zabrali nas do takiej... Ja, co to jest w ogóle, opowiadasz? Bo byście Łukasz, tutaj już byli, Łukasz. No tak, my byliśmy tutaj, odkryliśmy to zupełnie przez przypadek. To jest rządowy ośrodek ratowania niedźwiadków. Tak, i są tu dwa gatunki niedźwiadków. Niedźwiedź malezyjski, tajlandzkie niedźwiedzie. I to jest ośrodek ratowania tych niedźwiedzi. Tu są przywożone niedźwiedzie znajdowane w naturze, ciężko ranne i leczone. Jeżeli się da, to są wypuszczane. Jeżeli nie, to one tutaj po prostu zostają. Zostają. I są więc tutaj niedźwiadki. Więc to nie jest prywatna, tu się nie płaci. To jest w ogóle... No nie, żeby to opowiedzieć, jakby... tak. Że to nie jest tak, że my przyjeżdżamy, że płacicie ileś nie. Tam, nie wiadomo ile tysięcy batów, żeby zobaczyć tu niedźwiedzia, który jest na łańcuchu. Tylko tutaj jest wszystko tak zrobione, że my powiedzieliśmy, że chcemy niedźwiedzia nakarmić. Z naszych datków oni utrzymują jakby. Tak. Dajemy datek, ile jest chcemy. Skarbona, to jest 50 wielka... batów, 100 batów, 20 batów. To nie interesuje. Możesz dać nawet 5 batów. Tak, tu się wrzuca do środka, obojętnie ile chcecie, do misia i po prostu idziecie sobie je karmić. Tu łażą też małpy, żeśmy widzieli, takie duże, nie? Jedzonko. Tak, tak, zdarzają się tutaj... Ale poszły sobie, zobaczyły mnie większą małpę. Dwie małpy. No. Słuchajcie, fajny ośrodek, zapomniany przez turystów. Czynny jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Ale tylko od 9 do 15. Zobaczcie, o, pani przyniosła smakołyki, którymi Dawid z Adrianną będą karmić. Są owoce. Nie, no wy też będziecie. Jest... Część jest w klatkach tych misi, dlatego że one są chore i jakby nie mogą się ze sobą przechodzą kontaktować. Mogą się kontaktować, bo one są z różnych środowisk. Z no niewoli. Tak, rozumiem. Albo jakieś właśnie ciężko chore, które zostały znalezione przez mieszkańców gdzieś w buszu. Nie, ten już przyszedł, Kasia mu wrzuciła mango. Myśleliśmy na razie, na początku, że on po prostu nie jest głodny, ale on się położył do jedzonka, na spokojnie sobie zje, obierze sobie ze skórki. Myślę, że one jeszcze i będzie wcinał. No jest wcześnie rano. O, patrzcie. Idzie kolejny. Jezu, jaki cudowny. Ale on śmiesznie wygląda, ma taki krawacik tutaj. Na przodzie. Misiek, a tobie jak ja mam tam dać? Ja nie dorzucę chyba. A zobacz, zobacz jak prosi. Łukasz ci rzuci. Poczekaj. Mango niebo spadnie. Zobacz jak prosi. O, nie spadło. Brawo. Pozycja należąca. Czekają już na jedzonko. Jest, patrz, jakie są podekscytowane. A jeden jest bez łapki. Jak no ten ktoś go. A jak i chodzi. Tak potrafi chodzić, słuchajcie. Zobaczcie. A, jak człowiek normalnie. Łapka, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. O. Ale jesteście fajni. Chcecie? On śpiewa. O, jakie pyszne. Jezu. Ale tak dziękuję. Jej, jak są blisko. Patrzcie on, tego. On... Cześć. Poczekam tutaj. Podejrzewam. Proszę. Moim zdaniem on jest z niewoli i został nauczony takiego chodzenia, tak, bo sami takie widzicie, że on cyrkowe. Jest no to jest już jak naprawdę... Jak z cyrku, prawda? No. One go gonią, niestety. Te trzy... No bo jest najsłabszy. Tak. Lubisz mango? On nie weźmie, kochanie. Dobrze, już sobie dam. I tłumaczyłem. Ale się udało! Brawo! Ale cudownie. Niedźwiedzie azjatyckie. Znane również jako niedźwiedzie tybetańskie, występują w szerokim zakresie obszarów Azji, w tym w Himalajach, Chinach, Japonii, Korei i Rosji. Długie i gęste futro niedźwiedzi azjatyckich pomaga im przetrwać surowe warunki klimatyczne w ich naturalnych siedliskach, zwłaszcza w wysokich górach. Słucham. Niedźwiedzie te są wszystkożerne, a ich dieta obejmuje owoce, korzenie, młode pędy roślin, a także mięso, w tym ryby i małe ssaki. Są również zdolne do polowania na większe zwierzęta, takie jak jelenie czy dziki. Niedźwiedzie azjatyckie są zagrożone,
przez utratę siedlisk naturalnych, kłusownictwo i konflikty z ludźmi. Dlatego prowadzone są wysiłki na rzecz ich ochrony i zrównoważonego zarządzania populacją. Znakomici wspinacze to unikalna cecha tego gatunku, który potrafi wspiąć się na drzewo w poszukiwaniu pożywienia lub bezpiecznego schronienia przed zagrożeniem. A teraz poznacie jednego z najmniejszych i najbardziej wyjątkowych niedźwiedzi na świecie. Niedźwiedzia malajskiego, nazywanego również malajskim niedźwiedziem słonecznym. Hej, on wygląda jak taki jakiś noworodek, co nie? Ale jakie ma pazury, zobacz, dziwne. No. Taki zakręcony. Bardzo. Niedźwiedź malajski to najmniejszy z gatunków niedźwiedzi, osiągający zazwyczaj od 120 cm do 1,5 metra długości. Jego charakterystyczną cechą jest jasna plama w kształcie półksiężyca na klatce piersiowej, co czyni go łatwo rozpoznawalnym. Kochani, naprawdę aż się serce kraja nieraz, jakie te niedźwiedzie mają choroby. Ten na przykład nie ma w ogóle jednej łapy. To jest otrachane wręcz. Jest po prostu jakaś odcięta. Nie wiem, czy to zrobił mu człowiek, czy to zrobił mu inny zwierzak. Ale to jest tak przykre. Zrobić, to nie wiem, skarbie. No, to, może nie wiem, co się stało. Może z kimś walczył. Nie wiem, ale to jest... Wiecie co, naprawdę aż serce się łamie. Proszę cię bardzo. Nie odpowiada tobie? Malajski niedźwiedź słoneczny jest głównie mieszkańcem lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej. Tam wykorzystuje swoje umiejętności wspinaczki i wyjątkowy podłużny pysk do zdobywania pożywienia. To owadożerne zwierzę, które również spożywa owoce, miód, mięso i korzenie roślin. Jego elastyczna dieta pozwala mu przetrwać w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Nielegalny handel częściami ciała niedźwiedzi malajskich ma miejsce głównie z powodu popytu na rynku medycyny tradycyjnej. Żółć niedźwiedzia jest często używana w tych praktykach, uważana za skuteczne lekarstwo na różne dolegliwości. Ponadto łapy niedźwiedzia są czasem uważane za przysmak kulinarny i symbol statusu społecznego. W rezultacie tych zagrożeń populacje niedźwiedzi malajskich zmniejszają się, a niektóre podgatunki są zagrożone wyginięciem. Zmniejszenie liczby osobników w populacji wpływa także na zrównoważenie ekosystemów, w których żyją, co może prowadzić do dalszych konsekwencji dla innych gatunków roślin i zwierząt. Dziwi mnie to bardzo, że oni najpierw obierają to mango, jedzą wszystko ze środka, a później mimo wszystko jedzą też skórę, więc to jest takie dla nas dziwne. Pierwszy raz takie coś widzimy. Jedzą. Interesujące to zobaczyć. Oczywiście pestki pewnie nie zje. Smokta sobie ją. No, obliże ją, obliże i chyba nie pogryzie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ona jest za twarda dla nich. No nie przypuszczam, że nie jest za twarda, ale... Może nie smakuje tak, jak powinna, ale zobacz dalej. To im tak spada na dół. Ciumka to. Ale fajnie się chłodzi, kąpie. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Dawid będzie próbował mu wrzucić mango. Brawo. Super, Dawid. Bardzo fajnie trafiłeś do wody. Ciekawe, czy znajdzie pod wodą, czy się zanurzy właśnie. Znajdzie. Ale myślę, że znajdzie, tylko że pamiętaj o tym, że te niedźwiadki tutaj są niektóre ślepe, niektóre głuche. Są po prostu schorowane, więc no... Nie wiem, czy on tak szybko znajdzie to mango, szczególnie jeszcze w wodzie. Zdrowy na pewno by złapał. Natrafi, wiesz. Właśnie. A one przez to, że niektóre są po prostu nie tak widzą dobrze, no to nie mają takiego tak refleksu. Poza tym, słuchaj, jakby były bardzo wygłodzone, to może by się na to rzuciła. Tutaj jednak są karmione codziennie, więc to jest zupełnie inaczej. Co? Serce się kraja po prostu, to wszystko widzieć. Jakie te niedźwiedzie, niektóre mają... obrażenia. Niektóre są ślepe, tak jak już mówiliśmy, niektóre nie mają łap, niektóre naprawdę cierpią tutaj strasznie, ale dobrze, że jest właśnie coś takiego, że rząd tajlandzki nie robi jakiegoś zoo, pośmiewiska z nich, czy coś w tym rodzaju, tylko ludzie przywożą tutaj dary, przywożą jedzenie, przywożą chleb.
naprawdę starają się tym zwierzętom pomóc w jakiś sposób. Pani nam mówiła, że tutaj zawsze jest lekarz. Nie możemy wejść do tych małp, które tam się darły, no bo one też są chore. Jest ich bardzo dużo, ale ten teren jest zamknięty niestety, więc nie mogliśmy tego zobaczyć. Nie wiemy, jakie małpy mają choroby. Nie wiemy, dlaczego tutaj są, bo nikt nam tego nie powiedział. Ale pamiętajcie, że przyjeżdżając tutaj trzeba mieć silne nerwy naprawdę, żeby to wszystko zobaczyć. Ale z drugiej strony te dary są takie dla nich ważne, żeby oni mieli pieniążki, żeby to sprzątać, żeby się o to troszczyć. Ten teren jest naprawdę bardzo ładny, jest bardzo duży, bardzo zadbany, więc myślę, tu jest bardzo dużo ludzi, którzy się tym opiekują, ciągle chodzą, podcinają drzewa, sprzątają tutaj. Naprawdę te panie są bardzo sympatyczne i starają się coś wytłumaczyć, chociaż po angielsku nie za bardzo rozumieją, ale na szczęście mamy telefony, gdzie można wszystko przetłumaczyć. Naprawdę z ciężkim sercem tutaj odjeżdżamy. Płakać nam się chciało w wielu sytuacjach, gdzie nie mogliśmy po prostu nawet stanąć. Ten jeden niedźwiedź, który sam po prostu gryzł swoją łapę, był dla mnie najgorszy. To już nie chodzi o to, że ktoś straci jakąś tam łapę i daje sobie radę, ale taki, który jest na tyle chory, żeby sam się gryźć, żeby sam po prostu zadać sobie takie straszne ciosy, było to dla mnie najgorsze. Kochani, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i oczywiście suba. A wiecie, gdzie oni nas dzisiaj przywieźli, Kasia z Łukaszem? Nie, no nie uwierzycie po prostu. Do kawiarni, która jest prawdziwym samolotem. Można tam wejść do środka, można się napić, można chyba nawet coś zjeść. Ale zobaczymy, wszystko wam pokażemy. Ale super to wygląda, bo prawdopodobnie będzie można ten samolot zwiedzić sobie od środka. A to dla najlepsze, tych, nie tylko się, jeden. No, dla tych, którzy boją się latać, a jakimś cudem tutaj dopłynęli, może, nie mam pojęcia, mogą sobie wejść i zobaczyć ten samolot. Wyście tu już byli, co nie? Byliśmy. Ale nie było jeszcze jednego największego ale samolotu. Ale nie było tego drugiego, dokładnie. Był tylko jeden. A teraz są z nami i są otwarte dwa. Zobaczcie, co jest zajebiste. To jest prawdziwy samolot, który już nie jest w użytku, ale w środku wszystko jest no tak jak było, tak mi się wydaje, nie wiem, nie widziałem samolotu w środku. To kół, nie? Bo to jest miejsce podwozia. No z przodu są koła, a tutaj nie. Nie, nie, nie ma, nie ma. No bo miejsca by więcej ciężko wejść, nie? A to nie jest na bagaże miejsce? No właśnie. Bagaże są trochę bardziej bagaże, tak? No, to jest miejsce, no tu koła były. No, aha, to one tu się chowają. To jest stara straż pożarna? Tak, no zobacz. Rzeczywiście, zobacz. Manometry są normalne. Tutaj jest normalnie taki sklep z odzieżą wojskową, ze skrzyniami i to wszystko można tutaj kupić. Nie wiem, jakie są ceny, bo niestety nie są opisane, ale zobaczcie, koszulki nawet z Zary są, jakieś Disney. Nie wiem, czy to z lumpeksów ze Stanów ściągają, czy co? Płetwy. No, tutaj karnistry na benzynę czy paliwo. Ogrom tego jest, naprawdę. Skarbie taką czapkę, ja widzę cię w niej. Którą? No to ci zaraz tym młotem dam. W Tajlandii. Polski kask. Hełm milicji obywatelskiej. Być może ZOMO. No, jest. Welcome to Thailand. No to jest topka. Ale fajny samochód. Samolocik, taki mniejszy. A tu? Kolejny pewnie jakiś Boeing albo coś. No nie, prawdziwych wymiarów. O, takim motocyklem w skarbie jeszcze jeździłem z ojcem. No. Identyko, no. Nawet ten sam kolor. Najlepsze motocykle świata. No idziemy do tego samolotu. Zamówiliśmy sobie pyszne picie. Jeszcze nie wiem, czy pyszne, ale spróbuję. Zamawiasz na dole, dostajesz takie bileciki z tym, co zamówiłeś. I wchodzisz do środka. I tutaj też możesz sobie jeszcze ciastko chyba wybrać, wiesz? O. Tu jest klimatyzacja, naprawdę jest bardzo metalfa. Fajnie. Wow, jak chłodniutko, super. Hello. Hello. Można sobie usiąść, są wszędzie stolicy, można sobie wybrać, w jakim miejscu fajne. Siedzimy. No i ty nie chcesz? Nie chcę ciacha, ale są fajne. Patrz, jakie mają z owocami ciacha. To jest normalna kabina, gdzie da się wejść i pobawić się w pilota. Gdzie lecimy? Do góry. Sri Lanka. Wznosimy się, ale nas tnie do siedzenia. Turbulencje niesamowite. Halo, kabina, proszę przynieść nam coś do picia. Pilot jest zmęczony. Dla mnie proszę kawkę. Dla mnie smoothie jakiś taki zimny. Arbuzowe najlepiej. Proszę szybciutko, bardzo proszę. Nam przynieśli, słuchajcie, zadowoleni jesteśmy. Wszyscy teraz usiedliśmy sobie w samolocie przy okienku.
Kasia już ma. Panowie zamówili sobie oczywiście ciasteczka. Oreo. Oreo, Dawid. O, proszę bardzo. A ty jakie masz? Czarna porzeczka z cytryną. No jak ładnie wygląda. Ciekawe, czy dobre. Nie próbowałem. To próbuj. No powiem wam, czasami tutaj są takie komunikaty, słyszycie? I tak, żeby się czuć jak w samolocie. Chyba zaraz odlatujemy. Kochani, jesteśmy na punkcie widokowym, niedaleko naszego hotelu. Jesteśmy dokładnie na tym wzgórzu, gdzie jest nasz hotel i no tutaj jest przepięknie. No tam na tych statkach odbywają się wieczorem imprezki, jest widok na całą Pattaję. Ale co jest najlepsze? Przyjechaliśmy oczywiście z Łukaszem i z Kasią nas zawiezie tu do góry, bo tutaj wejść to jest naprawdę bardzo stromo. Na wzgórzu jest Big Buddha, a tutaj zobaczcie, jest hotel, który nie zostanie wybudowany już nigdy, ponieważ ten Buddha ma tutaj widok na morze i on nie może zostać zasłonięty, więc zgoda na budowę została cofnięta i pieniądze są wyrzucone w błoto. Mała poprawka, kochani, tu jest pomnik króla. Pomnik Buddy jest z drugiej strony i ani Budda, ani król nie mogą mieć na horyzoncie swoim nic, jeśli chodzi o morze. Te kwiatki, które widzicie białe, są najbardziej pachnącymi kwiatkami, jakie czuliśmy i widzieliśmy. Ja myślałam, że ja jestem najbardziej pachnącym kwiatem dla ciebie. A ty mówiłaś, że nie jesteś kwiatem i nie lubisz kwiatów. Ja powiedziałam, że nie lubię kwiatów, ale dla ciebie powinnam być najpiękniejszym. Kiedyś powiedziałem ci kwiatuszku, a powiedziałaś, że to tak nieładnie, bo kwiat zawsze winny. No bo się czuję jakaś taka obcięta i tak jestem krótka. A mówiłeś o tym budynku, co się stało, że on tak świetnie wygląda? Tak, kochani, mówiłem. To już. Cieszę się. Serdecznie dziękujemy wam za wysłuchanie naszego dzisiejszego vloga. Jeśli chcesz od nas pocztówkę, magnes, życzenia urodzinowe, zostań naszym patronem i decyduj o wielu rzeczach razem z nami. Zajrzyj w link, który jest w opisie i poczytaj, w jaki sposób możesz mieć z nami prywatny kontakt. Dziękujemy! A teraz czas na kilka ujęć ze słonecznej Pattaji. Serdeczne podziękowania dla Kasi i Łukasza za możliwość pokazania nam i wam tak urokliwych miejsc i za wspólnie spędzony czas, bo są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Jeszcze raz dziękujemy.